Witam was w kolejnym odcinku z TFT. Dzisiaj nagramy najlepsze kompozycje w patchu 10.13 Ten patch za wiele nie zmienił Zmienił troszeczkę, były ponarfione najlepsze Postacie kierujące czyli Jinx Oraz Master Yi i Cassiopeia Ale meta tak naprawdę się nie zmieniła Dalej wszystkie kompozycje, które były Przedstawione w ostatnim filmiku są grywalne Natomiast zmieniły się troszkę itemki I niektóre kompozycje zostały Osłabione przez to, że ludzie zaczęli Lepiej przeciwko nim grać Tak więc chciałbym wam pokazać te kompozycje Jeszcze raz, ale lepiej je wytłumaczyć z lepszymi itemkami i też z moją dodatkową wiedzą, przez to, że przez ostatnie dwa tygodnie całkiem dużo grałem, a więc zacznijmy od pierwszej kompozycji, która jest moją ulubioną kompozycją. Z każdym głównym carry będę wam też starał się pokazać kilka wariantów, jakich możecie zagrać pod. Każdego carry, czyli zaczynając od Jinx, możecie zagrać 3 rebeli, a możecie zagrać też 6 rebeli. Ja osobiście lubię grać 3 rebeli z brawlerami, ale ostatnio właśnie 6 rebeli troszeczkę lepiej się sprawdza. Na początku gramy z wiadomo tego Aureliona nie dostaniemy tak szybko. Potem możemy grać jako trzeciego rebela kogokolwiek chcecie, może to być naprawdę, ktokolwiek Wam się trafi, ale wiadomo, że najlepiej by było, jakby to był Malfight pod brawlerów. Do tego dokładamy jakichkolwiek brawlerów tam tylko traficie. Najlepiej jak był to e, Blitz Krakow, właśnie Jinx, e, Gnar oraz VI. Wiadomo, Ognara dostanie się troszeczkę później, tak więc wcześniej gracie Loi. Jeżeli chodzi o Jinx, to wcześniej możecie grać Kogmawa, który będzie trzymał tej temki. Do tego dokładacie sobie jeszcze Ezreala, bo on doda wam chrono oraz blastera. I na dziewiątym levelu, gdy już będziecie mogli dodać dwie dodatkowe postacie, to dokładacie sobie albo GPK, gdy macie bardzo dobrej temki oraz Tresha, albo dokładacie sobie dwóch Mystików, czyli Lulu i Sorakę wtedy wasza kompozycja jest kompletna, no ale tego nie będę wam pokazywał, bo tutaj naprawdę możecie cokolwiek wrzucić, na siedmiu postaciach ta kompozycja już jest już mniej więcej kompletna, jeżeli chodzi o Jinx to macie tak naprawdę dwa warianty ja osobiście bardzo lubię składać Last Whispera, bo niemal każda kompozycja teraz zawiera dwóch wangardów, a ta Jinx potrzebuje szybko zabić postacie, żeby się rozpędzić, a przez wangardy ciężko się przebija tak więc Last Whisper oraz Infinity Edge to jest zawsze dobre, po dobre połączenie a trzeci itemek możecie dać jaki chcecie może to być itemek defensywny, może to być itemek ofensywny, zależy jakich macie przeciwników. Jeżeli przeciwnicy nie mają za dużo sorków, nie mają Wiktora na dwójce albo jakichś infiltratorów, to nie musi to być itemek defensywny. Ja natomiast lubię dawać sobie Guardian Angel'a, żeby jak coś tam się stanie, to żeby ta Jinx mogła wstać i jeszcze coś porobić. Alternatywą, alternatywną wersją itemków macie. Rapid Fire Canona oraz Deathblade'a. Te itemki bardzo lubię dawać w kompozycji, gdy tych rebeli jest sześciu. już wam pokazuję dlaczego. Gdy gracie sobie sześciu rebeli, to ustawiacie ich w zupełnie inny sposób. Blitzkank oraz Ezreal zostają, i tutaj macie wtedy wszystkich możliwych rebeli dokładać jakiekolwiek byście tam, by tam nie mieli, żeby zrobić sześciu. Jeżeli chodzi o pozycjonowanie, to wiele osób na początku myślało, że najlepsze pozycjonowanie jest to, gdy wasz główny carry będzie w środku. To się to troszkę zmieniło, bo nie jest to najlepsza pozycja, jaką możecie złożyć z sześcioma rebelami. Najlepszą pozycją jest, gdy wasz główny carry jest z tyłu, a tylko 5 postaci go otacza. Bo to 12%, czy tam 15%, 12% dodatkowego ad, które te Jinx dostanie, nie jest warte tracenia tej pozycji. Gdy ona stoi sobie na środku Tak więc w tej pozycji ja preferuję mieć Rapid Fire Canona Żeby ona tej pozycji nie traciła Oraz Death Blade którego sobie dosyć szybko nastakuje Przez to, że mam dodatkowe 12% obrażeń Od każdej postaci Czyli to jest 60% obrażeń, które ona ma Blitzcrank kogoś przyciągnie Ona szybko nastakuje Death Blade'a oraz Dostanie atak spida i przez resztę przeciwników też się całkiem szybko przebije. Tak więc w tej kompozycji wolę mieć tej itemki, w tamtej kompozycji wolę mieć Last Whispera i Infinity Edge'a. Ale gdy tutaj złożycie Last, Last i Infinity edge, to nic się nie stanie Nawet dalej, będzie to wszystko świetnie działało. Jeżeli chodzi o itemki na inne postacie, to na pewno możecie złożyć Red Buffa na Ezreala, to też jest taki dosyć kluczowy item. A resztę to już co tam wam wpadnie, może to być Rabadon albo Morello na Aurelion Sola. Ja preferuję mieć Zephyr na Blitzkranku, bo wtedy macie większą możliwość. Żeby ograć swoich przeciwników pozycjonowaniem Na frontline już co tam wam wypadnie Naprawdę, Ionix, Spark na Malphite A ja lubię w early dawać Warmoga Jeżeli mam nadmiar pasów Bo to jest 1000 dodatkowego HP ten warmok naprawdę teraz często wrzucam, jeżeli mam te pasy, bo tysiąc dodatkowego HP to tak jakbyście włożyli kolejną postać. A to, że Malfet jeszcze zeskaluje sobie z tym swoją tarczę, to pięknie działa jako lane. I to jest pierwsza kompozycja albo pierwsze dwie kompozycje pod Jinx carry, które możecie sobie zbudować. Kolejną kompozycją jest Vanguard Mystic, ulubiona kompozycja ludzi, którzy są troszeczkę niżej w rankingu, bo niestety wyżej ten build już zaczął odpadać, bo ludzie nauczyli się po prostu na niego grać. Na początku było niesamowicie mocne, ludzie nie wiedzieli jak na niego grać. Nie wiedzieli co z tym zrobić, po prostu Cassiopeia zabijała wszystkie kompozycje bez żadnego tam, bez żadnego zawahania, ale teraz ludzie w, praktycznie w każdych, grze składają już tego Last Whispera, tak jak ja Wam powiedziałem, żeby to złożyć na Jinx, to nie był jakiś tam intuicyjny item, który się składało na Jinx, a teraz już tak jest i myślę, że Vanguard Mystic po prostu spada do Atieru przez to, że nie jest on już tak mocny, że ten front, front lane tak długo się nie trzyma. Kasiopeja też dostała jakieś tam lekkie nerfy, bo ta trudka trwa 2 sekundy dłużej. Tresz dostał nerfy, i, i przez to ten Tresz Urgot na 9 levelu też słabiej działa. Tak więc to są Wasze postacie, które wrzucacie sobie w Vanguard Mystic. Pozycjonowanie karma nie musi być koło Kasiopeja, jeżeli Kasiopeja ma Rapid Fire Canona. Bo ona i tak nie straci tej pozycji, natomiast gdy go nie ma, albo będzie gdzieś tam zagrożona, nie macie jakiegoś GA, to tą karmę możecie dać, żeby zawsze taka Sypaja dostawała tarczę. Na dziewiątym poziomie, zawsze chcecie dorzucić Tresza i mieć jak najwięcej urgotów na ławce, ale przez to, że Tresz dostał nerfa, to to combo troszkę słabiej działa. Ale i tak powinno być wystarczająco mocne albo najlepsze ustawienie na 9 levelu, jakie możecie wrzucić. Jeżeli chodzi o itemki na kasie P, to zawsze jest to blubów, a kolejne itemki już są opcjonalne. Może to być Giant Slayer, może to być Morello, może to być Rapid Fire Cannon, może to być ga. Ja osobiście lubię Rapid Fire Canona oraz Morello, bo wtedy nie musicie wrzucać tego defensywnego itemka, bo ona i tak będzie w miarę bezpieczna tam z tyłu sobie. Się działa. Wszystkie itemki defensywne chcecie wrzucić na Morty albo na Jaysa, bo mają oni umiejętności obszarowe, które też zadają mocne obrażenia. I są to głównie itemki właśnie defensywne, tak jak Bramble tak jak Dragon's Claw, tak jak Warmog. Ionic Spark, wszystkie te itemki bardzo wam pomogą. W tej kompozycji, żeby wygrać, to myślę, że Jace'a albo KPM musicie wrzucić na trzeci poziom. No chyba, że gracie tą galaktykę, gdzie jest 85 hp, wtedy nie jest to aż tak wymagane Ale ta kompozycja już nie jest estierowa, nie jest to kompozycja, która zapełnia Auto Wina Po prostu ludzie nauczyli się na nią troszkę lepiej grać A szczególnie to, to jest prawdziwe gdy mówimy tutaj o wyższych rangach, więc jeżeli macie diament albo niżej, to ta kompozycja raczej dalej świetnie będzie się sprawdzała. A ale troszeczkę wyżej już nie będzie to aż tak przyjemnie działało. Kolejną kompozycją jest Master i Kerry. Niestety Master też dostał teraz troszeczkę nerfy. W pierwszym filmiku, czyli w Patchu 10.12, polecałem Wam builda, gdzie potrzebujecie spatule. To się natomiast zmieniło, bo teraz nie potrzebujecie tej spatuli już aż tak bardzo, żeby ten build działał. Po prostu 6 Blade Masterów jest teraz dobre. Wstawiacie sobie 6 Blade Masterów, których tam macie pod ręką najlepiej y, takich, żebyście mieli też rebeli tutaj jak dodacie zeda, no wiadomo jeżeli zrobicie z zeda update mastera to ten build to wiele lepiej działa, bo macie jedną Jedno wolne miejsce, żeby dorzucić jeszcze jakiegoś Fiza pod infiltratora. No ale jeżeli nie macie tej możliwości, to ten build nadal powinien świetnie działać. Jeżeli chodzi o itemki, to na mastera musicie mieć praktycznie perfekcyjne itemki, żeby tym buildem coś zawojować. I master też musi być dosyć szybko na trzecim poziomie. Tak więc fajnie, jak ministrykujecie w early game, macie dosyć dobrą ekonomię i możecie to pod tego mastera Shen'a oraz Yasuo sobie rolować, żeby te postacie były na trzech gwiazdkach. Jeżeli chodzi o itemki, to tak jak mówiłem. Rapid Fire Cannon, QSS, żeby nie dostał on gdzieś tam randomowego stuna oraz Ginso. On to Ginso bardzo szybko i fajnie sobie nastakuje, przez to, że ma e, tych sześciu Blade Masterów i przez to, że ma Rapid Fire Cannona. To będzie on w miarę bezpiecznie sobie tam stał, a każdy stack z Ginso będzie wyciągał większą wartość z jego ultimate'a, który bije true damage'em. Fajnie, ten build działa naprawdę fajnie, ale nie próbujcie go forsować, nie składajcie go, gdy na krakach macie 60 HP, bo nie, po prostu nie będziecie mieli wystarczająco HP oraz pieniędzy, żeby sobie złożyć te postacie na trzeci poziom. A jak ich nie złożycie, to mogę Was zapewnić, że gierki nie wygracie. Prosty build, proste itemy, jeżeli Wam się złoży, bardzo fajnie, może Wam to wygrać grę, ale nie próbujcie go forsować co gierkę, bo te itemy naprawdę są potrzebne, żeby master jakoś tam działał całkiem prosty build i przechodzimy sobie do kolejnego i są to Sorcerery. Sorcerery można grać na dwa sposoby. Możecie sobie grać pod Riven Carry, a możecie sobie grać pod Mecha. W Sorcererach macie całkiem, całkiem flexpiki jeżeli chodzi o kolejnego carry, którego możecie dodać jako legendarna postać, bo jest to Aurelion Sol, który zadaje całkiem duże obrażenia, jeżeli mu dacie tych sześciu Sorcererów albo może to być też Gangplank. Tutaj już mówimy o scenariuszach late game'owych, ale właśnie w tym w tej najbardziej standardowej kompozycji to jest to sześciu sorcererów albo mech, albo właśnie Riven Carry. Ja osobiście preferuję troszeczkę Riven Carry, ale jeżeli szybko złożycie, złożycie Mecha, to ten mid game raczej sobie po prostu za darmo wygracie. Tych sorcererów z tyłu wrzucacie jakich tamkolwiek byście nie mieli pod ręką, bo najważniejszy jest ten buff. Do tego dorzucacie sobie fiza i dorzucacie sobie Rambla. To jest wasza kompozycja praktycznie kompletna na 9. levelu możecie sobie dorzucić Janna Gpk, Riven, co tam byście nie mieli pod ręką. Jana na Spear of Sojourn bardzo fajnie będzie działała. Jeżeli chodzi o itemki na Mecha, to ja preferuję mieć Titans Resolve'a, a nawet dwa razy Titans Resolve'a, bo przez to, że kilka osób teraz gra kasę w, w lobby, często się z tym spotkacie to Titans Resolve y będą się szybko stakowały, bo Kasy zadaje Tick damage, tak więc przez 14 sekund po prostu będzie wam stakowała Titans z Ale jeżeli chcecie zagrać tego builda, to polecam wam wygrywać early gamea i na postacie, tak jak Leona, składać Ionic Sparka, składać Bramble Vesta, składać Warmoga i potem te itemki po prostu przerzucacie sobie na swojego mecha Itemki ofensywne wszystkie lądują na Wiktorze Jest to Morello, jest to GA, możecie zrobić z niego Star wszystkie te itemki on bardzo fajnie przyjmie, żeby zadawać kosmiczne obrażenia. No a jeżeli nie gracie tego builda i po prostu gracie sobie pod Riven, bo jest to kolejna dobra alternatywa, no to na Riven składacie sobie Blue Buffa jako taki w sumie core item. A do tego dokładacie, co już tam macie pod ręką. Może to być Rabadon. Ja akurat bardzo lubię Rabadona, bo wtedy ona dostaje więcej tarczy. Może to być Ionic Spark, którego złożyliście w early game, żeby przetrwać. Może to być Bramble Może to być Warmog, No, co byście tam nie złożyli, to będzie bardzo fajne. Zezeportal o dziwo też fajnie działa na Ani, żeby właśnie tego early game'a nie przegrać. A itemki na postaciach z tyłu zostają takie same. Cokolwiek byście tam nie mieli, to będzie dobrze działało, Możecie dać Ludens Echo na Ari naprawdę będzie to wszystko fajnie działało czasami będzie się bardziej opłacało zagrać czterech Sorcererów zamiast sześciu, bo możecie zagrać sobie na przykład Fiza na drugim poziomie, jeżeli by wam szybko poleciał i możecie sobie zagrać Aureliona albo Gangplanka Dlaczego tak się gra? Bo sześciu sorcererów e, trzymacie dwie bezużyteczne postacie, które rzadko kiedy się odpalają, a jak się odpalają, to nie zadają zbyt dużych obrażeń, a Fizz ma obszarową umiejętność, która w standardzie zadaje 600 obrażeń, tak więc z czterema sorkami będzie on zadawał e, kilkaset obrażeń więcej i to może się sprawdzić szczególnie e, w, w gierkach na niższym poziomie, gdy ludzie się aż tak dobrze nie pozycjonują i wszystkie swoje postacie mają w kupie. Wtedy Fizz tam skakuje, odpala się i zadaje ob obszarowo obrażenia, e, które zmiotą waszego przeciwnika. Może to być też Plank, który działa dokładnie tak samo. Też ma obszarową umiejętność, która będzie zamiatała waszych przeciwników, jeżeli macie właśnie czterech sorcererów. Może to być sześciu sorcererów. Jeżeli jedną z tych postaci wrzucicie na drugi poziom, no to wtedy staracie się dołożyć tych sześciu sorków na dziewiątym poziomie. Ale czterech sorków też nie jest złym buffem. Pamiętajcie o tym, że czasami lepiej wrzucić dobrą postać na drugim poziomie, niż na siłę składać tą cechę do końca. I kost... kolejną i chyba ostatnią kompozycją, którą chcę wam polecić, bo jest to po prostu bardzo dobra, solidna i systematyczna kompozycja, to jest sześciu e, Cyberneticów. E, Kilka osób, e, z którymi rozmawiałem, nie wiedzą, jak w tego builda przejść, nie wiedzą, jak go grać, na kogo rzucać itemki. Z tego co wiem, to ludzie bardzo lubią składać itemki na Irelia, a ja osobiście uważam, że jest to błąd, bo Irelia jest e, po prostu głupszym czempionem, czempionem który czasami zada 10 tysięcy obrażeń, a czasami po prostu zginie za darmo, tak więc Vayne jest o wiele lepszym systematycznym kery, e, którego sobie tam możecie składać i y, 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 nie zawiedziecie się na nim. Plus jest to kery za 3 golda, tak więc częściej złożycie go na drugi poziom niż taką Irelię, którą dostajecie później. Wein możecie nawet dostać z pierwszych minionów i wtedy e, bardzo fajnie wykorzystać e, swojego win streaka. E, taka sztuczka, taki trick, o którym możecie nie wiedzieć albo bać się to zrobić, to że jak dostajecie Wane z pierwszych minionów i macie jakikolwiek dobry item na nią w świecie, gdzie gracie Niko, to nie bójcie się użyć dwa razy Niko z help na pierwszych minionach na Naprawdę zagwarantujecie sobie 5 win będziecie mieli dobrą ekonomię i, i tak dostaniecie te droższe postacie szybciej niż wasi przeciwnicy więc to nikos help nie będzie zmarnowane Taka mała sztuczka, ciekawostka. Ludzie po prostu niezbyt często wykorzystują to Nikos Help na tańsze postacie, żeby wygrać early game. Do tego dokładacie sobie Caitlyn. Caitlyn dostajecie wcześniej w gierce, tak więc na Caitlyn nigdy nie chcecie rzucać itemków, jeżeli myślicie o graniu tej kompozycji, bo po prostu będziecie musieli ją sprzedać, a nie chcecie tego robić. Dokładacie sobie też Leonę oraz Fiore. Czyli te najtańsze postacie, które dostajecie. Ja Luciana w tej kompozycji akurat nie lubię grać. Czasami go zagram, wiadomo, jak nie dostanę eko, no ale eko jest o wiele lepszą postacią niż Lucian. Natomiast postaramam się pokazać kompozycję trochę tańszą, bo tego, echo, wiadomo, nie zawsze dostaniecie. No i dokładacie sobie jeszcze Irelia oraz Vive. I macie tutaj kilka możliwości, gdzie z tym buildem możecie jeszcze iść. Możecie na dziewiątym dorzucić Tresza, co jest prawdopodobnie najlepszą opcją, i wtedy macie jeszcze Mana Rivera oraz oraz chrono do tego możecie sobie dorzucić Ezreala tam gdzieś wcześniej i też macie Blastera oraz Chrono, jeżeli macie Red Buffa na swoim Lucianie, to też bardzo fajnie będzie działało, no jest tu kilka możliwości, możecie zagrać Fiza z Echo wtedy będziecie mieli infiltratorów a jeżeli chodzi o itemki na Vein to są dwie najlepsze itemki Infinity Edge oraz Last Whisper, tak jak wspominałem wcześniej już na Jinx, jeżeli wasz główny carry bije podstawowymi basic atakami to chcecie składać te dwa itemki na niego albo na nią, żeby to świetnie działało ona po prostu będzie bardziej systematycznym carry na tych itemkach Niż taka Irelia Przez to, że ja ten build gram w taki sposób Że często agresywnie leveluję na, pierwszym, na pierwszych poziomach Szczególnie jak dostanę Wej na minionach To nie za często będziecie mieli dobre itemki z karuzeli Bo po prostu będziecie wybierali ostatnie. Tak więc warto znaleźć sobie alternatywne itemki Które się będą w tej kompozycji sprawdzały U mnie jest to Warmok, na Leonie Zephyr na Fiorze Może to być też Redemption na Vi To są trzy itemki, które często do Dostaniecie, bo bardzo często przeciwnicy zostawiają wam pas na, ostatnim, na ostatniej karuzeli, zostawiają Negatron Cloak'a, Tak więc te itemki często dostaniecie. Z Armora możecie zrobić sobie redbufa, Armor i Pass. Tak więc wszystkie te cztery itemki, które tu Wam pokazałem, robi się z defensywnych itemków, czyli z pasa, Negatrona, Armora, no i łezki. łaski może nie zawsze dostaniecie. Jeżeli chodzi o trzeci item na Wane, to ja bardzo lubię Def Blade'a, żeby ona się też szybciej rozpędzała. Możecie też zagrać, jeżeli byście mieli nadmiar itemków, na przykład w tym Świecie, gdzie więcej itemków dropi, zagrać Last Whispera oraz dwa Deathblade, to też, też nie będzie błąd, ona się szybko przebije przez te wszystkie postacie i będzie praktycznie one-shotowała każdego następnego przeciwnika. Tak więc to by było na tyle jeżeli chodzi o ten filmik, nie za dużo się pozmieniało, troszkę pozmieniało się w itemach, Tej itemki po prostu można teraz mądrzej i lepiej rozdawać przez to, że już trochę znamy tą metę, bo gramy już dwa tygodnie na tym nowym patchu z nowymi postaciami. Mam nadzieję, że taki filmik Wam pomógł. Dajcie w komentarzach znać, e, co myślicie na temat tych kompozycji i co, co wygracie u siebie osobiście na, na Waszych rangach. E, ja sam chciałbym testować jeszcze te battle które dostały całkiem dużego buffa. Możliwe, że będą dobre. Jeżeli będą dobre, to zrobię Wam jakiegoś update'a e, o, o tym buildzie. E, ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i do usłyszenia.